Cześć, witam ponownie w serii genetycznej. Dziś opowiem Wam o tym, jak powstaje rudy kolor sierści i pokażę wam, jak wygląda włos rudego ragdola pod mikroskopem, a na końcu filmu znajdziecie opisy tego koloru w standardach organizacji zrzeszonych w WCC. Za powstawanie poszczególnych kolorów sierści u kotów odpowiadają lokusy, czyli obszary chromosomów, w których znajduje się konkretny gen. Czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, lokus to taki pojemnik na gen. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o pojemniku na gen B. Odpowiadające za kształt i wielkość granulek eumelaniny, czyli czarnego pigmentu, oraz o pojemniku na geny D, odpowiadające za zagęszczenie pigmentu we włosie. Dziś interesuje nas przede wszystkim pojemnik trzeci, do którego wpadają geny O, odpowiedzialne za produkcję feomelaniny, czyli czerwonego pigmentu. Gen duże O odpowiada za pojawienie się we włosie czerwonego pigmentu, a gen małe O Odpowiada za brak czerwonego pigmentu we włosie. Pojemnik na te geny znajduje się w chromosomie X i jest to informacja kluczowa. Dlatego dzisiejszy hashtag dla uważnych to właśnie X. Oznacza to bowiem, że w przeciwieństwie do kolorów omawianych do tej pory, dziedziczenie koloru rudego jest związane z płcią kota. Dla przypomnienia: zazwyczaj każdy osobnik ma dwa chromosomy. Dla osobnika płci męskiej jest to XY. Dla osobnika płci żeńskiej jest to XX. Oznacza to, że kotki, które mają dwa chromosomy X, mają również dwa miejsca na gen O. Kocury mają tylko jeden chromosom X, a więc tylko jedno miejsce na gen O. To właśnie dlatego wystarczy, że kot płci męskiej odziedziczy tylko jeden gen duże O od któregokolwiek z rodziców, aby był rudy. I z drugiej strony, wystarczy, że odziedziczy choć jeden gen małe O, by czerwony pigment się nie wytworzył. Jeśli kosur wylosuje małe O, to nie jest rudy, a za kolor jego włosa odpowiadają geny z pojemnika B, czyli któraś z wariacji czarnego pigmentu. Można powiedzieć więc, że pojemnik na geny O maskuje kolor uzyskany za pomocą pojemnika na geny B. Oznacza to, że jeśli Wasz kod dzięki pojemnikowi B jest genetycznie czarny, czekoladowy lub cynamonowy, to jeśli za sprawą pojemnika na geny O jest też rudy, we włosie nie wytworzy się pigment czarny powstały w pojemniku B, tylko ten czerwony. Powstały w pojemniku O. Kolor czarny, czekoladowy lub cenamonowy będzie wciąż obecny w genach kota, ale my, patrząc na kota, widzieć będziemy tylko kolor rudy. Pojemnik O maskuje więc kolor uzyskany za pomocą pojemnika B. Pozostaje jednak pod wpływem pojemnika na geny D. O tym jednak opowiem w następnym odcinku dotyczącym koloru kremowego. Wracając do kwestii płci, kotki mają dwa chromosomy. A więc i dwa miejsca na geny O. Oznacza to, że są rude tylko wtedy, kiedy wylosują dwa duże geny O. I są nierude tylko wtedy, kiedy wylosują dwa małe geny O. A co się dzieje, jeśli odziedziczą jedno duże O i jedno małe O? Są szylkretowe, ale o tym opowiem w jednym z kolejnych filmów. Tymczasem chcę pokazać wam czerwony pigment pod mikroskopem. Wygląda to tak. Zasady dotyczące dziedziczenia koloru rudego są takie same u kotów wszystkich ras. Do tej pory więc treść filmu jest uniwersalna. Seria ta jednak poświęcona jest przede wszystkim kotom rasy Ragdoll, dlatego w dalszej części filmu przytoczę standardy koloru rudego dla Ragdoli właśnie. Kolor rudy dla tej rasy jest uznawany we wszystkich organizacjach zrzeszonych w WCC, choć nie wszystkie standardy opisują go szczegółowo. W standardzie ACF przeczytamy, że kolor ciała to blady, czysty, kremowy, niemal biały. Preferowany jest brak cieniowania, ale jeśli takowe się pojawi, to powinno być w tonie znaczeń point. Znaczenia point powinny być w kolorze czerwonawego złota, a lusterko nosa różowe. Dozwolone są na nim plamki lub piegi. Opuszki łap preferowane są różowe. U mogą być one różnokolorowe. W standardzie CCCA przeczytamy, że kolor sierści to mleczna biel. Jeśli pojawia się cieniowanie, to powinno ono być w tonie znaczeń point, ale jaśniejsze. Znaczenia point powinny mieć bogaty morelowy kolor, z preferowanymi jaśniejszymi tonami. Biel jest niepożądana, ale dozwolone są duchy prążków na masce, nogach i ogonie. Kolor oczu to czysty, głęboki, brylantowy niebieski. W standardzie CFA przeczytamy, że ciało jest czysto białe z cieniowaniem o tym samym tonie, co znaczenia point. Znaczenia point mogą być w kolorze pomiędzy jasnym morylowym a głęboką czerwienią. Preferowane są głębsze odcienie. Pożądany jest brak pręgowania. Kolor oczu niebieski. Lusterko nosa i łapy są koralowo-różowe lub w odcieniu skóry oraz odpowiednie dla danego umaszczenia. W standardzie FIFA przeczytamy zaledwie, że takie umaszczenie występuje. W standardzie GCCF przeczytamy, że kolor ciała powinien być blado-kremowy z cieniowaniem do jaśniejszego koloru na brzuchu i klatce piersiowej. Znaczenia point mogą mieć wszystkie ten sam kolor, ale odcień, nogi i stopy często będą jaśniejsze. Uwaga pierwsza. Pręgi nie powinny być uważane za znaczącą wadę, zwłaszcza u kociąt. Uwaga druga. Piegi mogą pojawić się na nosie, wargach, powiekach i uszach. Delikatne piegowanie u dojrzałych kotów nie powinno być uznawane za błąd. W standardzie NZCF przeczytamy, że kolor ciała to czysty biały z cieniowaniem w tonie znaczeń point a znaczenia point powinny być w kolorze pomiędzy jasnym morelowym, a głębokim czerwonym. Traforowane są głębsze odcienie i pożądany jest równomierny odcień. Pręgowanie na ogonie nie jest pożądane, ale i nie powinno być uznawane za błąd. Lusterko nosa i opuszki łap powinny być różowe lub odpowiednie do danego umieszczenia. Standardy SACC, TICA i WCF dla rasy ragdoll nie opisują szczegółowo kolorów. Na dzisiaj więc to już wszystko. Ale zapraszam, następnym razem będziemy mówić o kolorze kremowym. Do usłyszenia!